Szanowni Państwo, żeby zrozumieć istotę totalitaryzmu, zjawiska wyjątkowego w dziejach ludzkości, nie tylko jeśli chodzi o zakres terroru, ale również o specyfikę przebiegu instrumentów podejmowanych przez państwa totalitarne w celu kontroli jednostki i urzeczywistniania określonego wcześniej ideologią ładu społecznego, konieczne jest wyjście poza nauki historyczne. Konieczne jest wyjście poza rejestr określonych wydarzeń, czynności, posunięć. Historia bardzo dobrze opisuje, wciąż opisuje wiele nieznanych momentów z historii totalitaryzmu. Wciąż, Szanowni Państwo, nie jesteśmy w stanie powiedzieć o ilości ofiar, jakie pochłonęły systemy totalitarne. Więc nauka historyczna jest tu jakby niezmiernie ważna. Natomiast absolutnie, żeby zrozumieć fenomen czegoś takiego jak totalitaryzm, musimy wyjść poza historię. Musimy sięgnąć po dorobek innych nauk, takich jak nauki polityczne, filozofia, socjologia, po to, żeby z tych wielu stron zrozumieć, na czym polegał ten bardzo negatywny fenomen tego zjawiska politycznego. Więc dlatego na dzisiejszym wykładzie chcielibyśmy Państwu niejako, abstrahując od rekonstrukcji poszczególnych wydarzeń, od dat, miejsc, osób, spróbować właśnie pokazać od tej strony, na czym polegał zjawisko fenomen, na czym polegał fenomen totalitaryzmu, gdzie jest jego istota. Dlatego, że nie da się go zrozumieć właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, w sposób jakby stricte historyczny. Zresztą jak Państwo zobaczycie na literaturę filozoficzną, socjologiczną i politologiczną i również historyczną w wieku XX, to zobaczycie, że istnieje olbrzymi dorobek właśnie myśli, dociekań dotyczących tego, czym był totalitaryzm. Pisarze, ludzie kultury, ludzie nauki po dziś dzień, aczkolwiek już mniej, jak na przykład to było w latach 50., 80., podejmują analizę właśnie tego zjawiska z różnych perspektyw. I dlatego tutaj chcielibyśmy niejako pokazać tą inną perspektywę, szerszą perspektywę, która nie tyle będzie, jak już wcześniej powiedziałem, zmierzać do opisu, co do wyjaśnienia, na czym polegał totalitaryzm. Musimy mieć na względzie jeszcze jedną rzecz, to znaczy, że totalitaryzm był po pierwsze zjawiskiem wyjątkowym w historii świata, nie tylko ze względu na ilość ofiar, jakie ze sobą pochłonął, ale przede wszystkim ze względu na instrumenty, metodę, uzasadnienie tych metod politycznych, które przyjmował. Co więcej, również należy mieć na względzie, że totalitaryzm jako swoista ideokracja, jako pewien projekt wprowadzenia określonej idei w rzeczywiste życie społeczne, był zjawiskiem wielowątkowym, był również zjawiskiem zmiennym, które ewoluowało w toku dziejów. Tak na dobrą sprawę, totalitaryzm jako pewna idea, jako pewna koncepcja, albo pewne koncepcje totalitarne inaczej wyglądały, inaczej się kształtowały i są czymś innym niż praktyka państwa totalitarnego. Dlatego, że państwo totalitarne już musiało zmagać się z konkretną rzeczywistością społeczną, polityczną, co już nie było takie łatwe, jak wydawało się wtedy, kiedy pisano rozmaite traktaty, wtedy, kiedy snuto różne wizje. I w związku z tym należy pamiętać, że zawsze w państwie totalitarnym współgrał ze sobą ten element ideologiczny, ideowy, ale również element pragmatyczny. Nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, III Rzesza czy Polska Rzeczpospolita Ludowa była krajem ideologicznym w 100%. Nie, w pewnym momencie ta idea musiała niejako uwzględniać wszystkie te okoliczności bieżącego życia, bieżących przede wszystkim trudności, które wymagały modyfikacji. I w związku z tym chcielibyśmy Państwu pokazać taki uproszczony model krakowskiego politologa Marka Sobolewskiego, który analizował właśnie pojęcie wpływu ideologii na politykę i pisał, że i stwierdzał, że to się rozgrywa na czterech poziomach. Pierwszy poziom mówił o tym, że rządzący kierują się tylko i wyłącznie motywami pragmatycznymi. Decydującą rolę tutaj odgrywa interes własny bądź obiektywizowany interes technik rządzenia. Czyli mówiąc w skrócie, to, co interesuje rządzących, to tylko i wyłącznie zachowanie władzy, bądź też utrwalenie określonego jakby systemu politycznego, jego przetrwanie. Poziom pierwszy, rządzący nie odwołują się do ideologii, ale ich działania zdradzają pewne przyjęte
implicite ideologiczne wybory. Czyli ideologia nie jest wystawiana na pierwszy front uzasadnień działań politycznych, natomiast jakby widać w konkretnych decyzjach, że gdzieś ta motywacja istnieje. Poziom, proszę Państwa, drugi. Rządzący odwołują się do pewnych wartości ideologicznych, jednak nie próbuje ich się ująć w zwarty system. Czyli już jest określono pewien obszar, który określa ideowy wymiar państwa czy jakiejś innej struktury politycznej, ale on jest bardzo mglisty, enigmatyczny. On nie jest ujęty w bardzo precyzyjną doktrynę, co oczywiście ułatwia pewien proces, to znaczy to jest na tym poziomie decyzje polityczne jednak są elastyczne. Nie? To nie jest ujęte w żaden kanon. I oczywiście trzeci poziom, który tutaj jest zaprezentowany, rządzący opierają się na spójnym i jednoznacznym systemie ideologicznym. Nie kierują się tylko i wyłącznie pragmatyką, nie kierują się jakimiś ogólno pojętymi wartościami, natomiast jest już bardzo sprecyzowany kanon celów, które państwo powinno zrealizować. Oczywiście ten model tutaj zaprezentowany jest modelem politologicznym, który odnosi się do każdego państwa. W każdej strukturze politycznej, czy jest to państwo demokratyczne, autokratyczne, czy totalitarne, jakby widzimy przechodzenie jakby po różnych poziomach tychże polityków, którzy czasami przyjmą taką, a czasami inną opcję, w zależności od okoliczności historycznych. Natomiast w państwie totalitarnym dochodzi do mocnego wyjaskrawienia tego, dlatego że ten poziom czwarty jest niezwykle ważny, poziom trzeci jest niezwykle ważny, on uzasadnia sprawowanie władzy przez określoną grupę, przez określoną partię i w związku z tym wszystkie odstępstwa od niego rodzą poważne problemy. Natomiast problemy teoretyczne, problemy praktyczne. Natomiast państwo totalitarne było również państwem i niestety musiało się borykać z tymi określonymi zjawiskami. I również jak będziemy spoglądać na ewolucję systemu totalitarnego, a przede wszystkim komunistycznego, dlatego że on długo trwał i możemy jego zmiany obserwować w długim okresie czasu, możemy zauważyć jakiekolwiek zmiany. Okres III Rzeszy był o wiele krótszy, żebyśmy tu mogli uchwycić pewne charakterystyczne zjawiska w tak precyzyjny sposób jak w systemie komunistycznym. Natomiast jakby widzimy, że czym innym był komunizm przed 56, czym innym był komunizm po 56, a czym innym, proszę Państwa, był system władzy komunistycznych w latach 80, gdzie de facto te ideologiczne uzasadnienie już całkowicie zanika i zostaje tylko i wyłącznie pewna struktura władzy, która już nie zważa na poziom trzeci, na ideologię, tylko i wyłącznie odwołuje się właśnie, operuje na tym poziomie pierwszym, czyli realizując interes samozachowania określonego systemu, niezależnie od jakich wartości ideologicznych byłby on przywiązany. I teraz, proszę Państwa, fundamentalne zagadnienie, które jest tutaj ważne, dlaczego totalitaryzm narodził się w XX wieku, dlaczego nie wcześniej? Bo to nie jest tak, że myślenie totalitarne narodziło się, myślenie utopijne narodziło się wraz z XX wiekiem. To nie jest tak, że ludzkość nie wypracowała różnych modeli idealnego ustroju przed XX wiekiem. Myślenie utopijne, proszę Państwa, jest obecne w myśli ludzkiej od niejako samego początku. Problem polega na tym, że dopiero w wieku po części w XIX rozpoczyna się proces uhistorycznienia tego marzenia. O ile wcześniej wszystkie takie projekty idealnego społeczeństwa miały charakter pewnego wzoru, miały charakter pewnego modelu idealnego, którego sami twórcy bardzo często zakładali, nie da się urzeczywistnić. My możemy spoglądać na ten model idealny, który nam wyznacza niejako kierunek jakby działania. I to mamy w przypadku, to jest w przypadek państwa platońskiego. Idealnego państwa, przez niektórych pokazywany niesłusznie jako taki prawzór myślenia i państwa totalitarnego, natomiast Platon przede wszystkim pokazywał pewien wzór idealny, mówiąc, że to jest wzór idealny, absolutnie nieurzeczywistnialny w przestrzeni ludzkiej, dlatego że człowiek po prostu jest istotą ułomną. I dopiero w XX wieku dochodzi do dwóch procesów, które są ważne. Po pierwsze, zmienia się postrzeganie historii, i w związku z tym zmienia się postrzeganie
zjawisk politycznych. Po drugie, dochodzi bardzo ważny element naukowości, który będzie kontynuowany również w wieku XX. O co chodziło z tą historią? Historia, proszę Państwa, do wieku XIX była postrzegana ściśle z pojęciem natury. To, co jest stałe, to, co się jakby nie zmienia, to, co jest wzorcem naszego działania, to jest przede wszystkim natura. Natura, która jest niezmienna, którą mamy z racji swojego urodzenia, która definiuje wszystkich ludzi. Natomiast historia polega niejako na docieraniu do tej prawdziwej natury. Jeśli sobie zobaczymy na oświecenie francuskie, gdzie pojęcie natury jest centralne, widzimy, że oświecenie francuskie mówi, należy wydobyć tą prawdziwą, dobrą naturę człowieka spośród różnych tradycyjnych ograniczeń, które ją spaczają. I efektem tego była rewolucja francuska. Natomiast w XIX wieku pojawia się myślenie już w kategoriach historycystycznych. I z miejsce natury zajmuje pojęcie historii. Nie ma już jakiegoś jednego pojęcia, tylko jest twierdzenie takie wzięte, jakby głównie rozpropagowane i ujęte w taki całkowity system przez niemieckiego filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegla, który podkreślał, że historia się dzieje, absolut się rozwija w historii, że dzieje mają jakiś konkretny wewnętrzny sens, że zmierzamy do jakiegoś określonego celu. I w związku z tym człowiek nie jest wolny. Nie? Mark Hegel mówił, że wolność to jest uświadomiona konieczność. My, człowiek jako jednostka, jedyne co jest w stanie jest to niejako zaakceptować ten proces historyczny i go w pewien sposób realizować. Czyli historia nie jest pewnym momentem wolnej aktywności ludzkiej, w których człowiek odpomina bądź odkrywa swoją prawdziwą naturę, ale jest momentem realizacji absolutu. I dlatego bardzo ważne jest połączenie pomiędzy filozofią Hegla, a później heglistą, w tym najbardziej popularnym heglistą, jeśli chodzi o konsekwencje polityczne, czyli Karolem Marksem, o czym będziemy sobie mówić jeszcze za chwilę. I drugi element, który się pojawia i który jest również istotny, to jest kwestia naukowości. To znaczy początkowo wiek XVIII również, to jest rozwój, proszę Państwa, metody przyrodoznawczej w dziedzinach nauk, w obszarze nauki. To jest moment, kiedy ludzkość jest oszołomiona niejako odkryciami naukowymi, że tyle jesteśmy w stanie opisać, sklasyfikować, że docieramy do jakiejś prawdy za pomocą nauki, a wiek XIX to jest właśnie ten moment, gdzie ten moment filozoficzny, historyczny nabiera charakteru prawdy naukowej. A z prawdą naukową już o wiele trudniej jakby dyskutować, więc pole pewnego, można powiedzieć, dyskusji, pole wolności jednostki poszczególnych społeczeństw jest już zasadniczo zawężone, dlatego że jest tutaj postawiony jakiś substytut prawdy. Trzecim elementem w tym punkcie A, czyli w narodzinach totalitaryzmu, jest element, który zaistniał najpierw w nauce, a później niestety zaistniał w praktyce, czyli darwinizm społeczny. Przeniesienie teorii Karola Darwina, który mówił o tym, że gatunki ze sobą walczą, oczywiście bardzo w skrócie mówiąc, walczą ze sobą i wygrywają najsilniejsze, przeniesienie tego na życie społeczne. I teraz, proszę Państwa, żeby Państwu to lepiej pokazać, posłużę się tutaj pewnymi cytatami. I najpierw to są cytaty zarówno już z tej fazy wdrożenia darwinizmu społecznego, jak również z tej fazy, gdy jeszcze on był nauką. Czyli gdy był przenoszony właśnie do dzieł naukowych. I pierwszy cytat, jaki tu Państwu chcę pokazać, dwa pierwsze, to są cytaty Hitlera, który między innymi powiedział tak: człowiek powinien kierować się prawami natury, zgodnie z którymi nie wolno żywić współczucia wobec ludzi, którym los przeznaczył zgubę. Drugi cytat jest bezpośrednio z Mein Kampf. Natura nie zna ani współczucia, ani moralności, jedynie prawo i siłę, dlatego silne gatunki polują na słabsze. I teraz uwaga, proszę zobaczyć, jak jest dezawuowany wcześniejsze poglądy, również poglądy związane z religiami.
Tak zwany, to dalej cytuję Hitlera, tak zwany humanitaryzm to jedynie śmieszne kajdany. Trzeba je rozerwać, żeby na jego miejsce wróciła natura, natura przez duże N, która unicestwia słabych. W nauce, proszę Państwa, to oczywiście to jest wielki nurt, nie mamy czasu tutaj o tym mówić, tak zwany nurt eugeniczny, on się rozwija pod koniec XIX wieku i bardzo silno na początku XX. Rozwija się nie tylko w Niemczech, żeby była jasność, ale rozwija się na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Skandynawii, powstają ustawy eugeniczne. I teraz, o ile mówimy o eugenice pozytywnej, to ona jeszcze nie wzbudza naszych takiego buntu. Natomiast jeżeli mówimy o eugenice negatywnej, czyli już sterylizacji ludzi słabszych, chorych, czy ostatecznie eutanazji, to oczywiście wchodzimy już, że tak powiem, w jądro ciemności totalitaryzmów. I teraz znowu krótki cytat Państwu przedstawię. To jest artykuł, który powstał w Szwajcarii, napisany przez szwajcarskiego biochemika w 1929 roku. I przeczytam tutaj cały ten tekst, bo wydaje mi się, lepiej pokażę Państwu, niż ja to opiszę. W oparciu o czystą biologiczną etykę jest dość oczywistym, że słabe uszy należy unicestwiać. Idea pomocy słabym i szczególnej nad nimi opieki jest z punktu widzenia biologicznego zupełnym nowum. Opieka nad chronicznie chorymi psychicznie i fizycznie tak bardzo rozwinęła się w ostatnich czasach, że niektórzy uważają, że dla zdrowych niewiele pozostaje. Z czysto biologicznego punktu widzenia mogłoby się wydawać, że dla własnej korzyści zdrowi powinni zabijać chorych. No oczywiście to się ziść. I teraz wdrożenie tych idei w życie nastąpiło w Niemczech po raz pierwszy w 1933 roku. W lipcu pojawia się taka ustawa, którą tłumacząc na polski można by nazwać ustawą o zapobieganiu genetycznie choremu potomstwu. I ona przewidywała obowiązkową sterylizację właśnie osób chorych. Tam bardzo dokładnie jest wymienione w punktach kogo, ale to na przykład dotyczyło nie tylko chorych psychicznie, ale dotyczyło również na przykład ludzi z padaczką, dotyczyło również na przykład ludzi głuchych, ślepych i tak dalej, i tak dalej. Więc i wtedy też w narracji publicznej pojawiają się słowa, które do tej pory nie były znane. One się czasem nawet zlepki słów. To są między innymi, proszę Państwa, takie słowa jak minderwertig, czyli gorszy, mniej warty człowiek, jak lebensunwertes Leben, czyli życie niegodne życia, życie, które należy właśnie zlikwidować. Jak gnadetod, słowo, które wielką karierę zrobiło, czyli śmierć z łaski, krótko mówiąc eutanazja, prawda? Śmierć z miłosierdzia. Komuś dajemy śmierć, bo on sam nie może się zabić, bo nie ma na to siły, dlatego my pomagamy mu. Prawda? Więc takie słowa pojawiają się i w prawie niektóre, i w dyskursie publicznym. My mniej więcej mamy dane szacunkowe, wiemy, że około 400 tysięcy ludzi zostało do 1945 roku wysterylizowanych. Na temat eutanazji jeszcze oczywiście te badania są. Jeżeli chodzi o zabijanie, prawda, czyli już samą eutanazję, to jest ciekawe, że Hitler głównie opierał się w przekazie do społeczeństwa, w propagandzie na względach ekonomicznych, mniej na moralnych, czyli mówił na przykład ile plakaty się pojawiały, ile kosztuje utrzymanie chorej osoby, ile to by było dla zdrowych rodzin niemieckich, które mogą posiadać więcej dzieci dzięki temu i tak dalej, jakie to jest wzmocnienie rasy. To jest ta jedna strona, dlatego że jak już widzieliśmy, ten totalitaryzm rozwijał się jakby w dwóch kierunkach. On czerpał zasadniczo również innych uzasadnień. Darwinizm odwoływał się bardziej jakby do nauki, bardziej do biologii. Natomiast tym obszarem, w którym totalitaryzm miał o wiele jakby głębsze, teoretyczne pod względem filozoficznym uzasadnienie, był oczywiście marksizm, który zdecydowanie jakby posługiwał się kategorią materializmu historycznego, ale nawiązywał do tego specyficznego momentu w XIX wieku, jaki przeżywała Europa i ówczesny świat rozwinięty. Dlatego, że to nie jest tak, że ktoś wymyśli jakąś ideę i nawet jest w stanie udowodnić, że ona jest prawdziwa i ona tym samym nabierze pewnej mocy sprawczej. Nie. Idea, nawet jeśli przez kogoś dobrze uzasadniona i przekonywująca, nigdy nie nabierze mocy sprawczej, jeśli nie spotka odpowiednich warunków
historycznych. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby zawsze totalitaryzm brać w kontekście tych przemian społecznych wieku XIX wieku, które następowały w Europie i świecie jakby uprzemysłowionym, świecie rozwiniętym, bo generalnie jakby o tym obszarze mówimy. I w ten sposób jakby uchwycić pewną jakby specyfikę. Nie zrozumiemy totalitaryzmu, tego w wersji marksistowskiej przede wszystkim, bez rewolucji przemysłowej. Bez tego momentu, kiedy zmienia się struktura, gwałtownie zmienia się struktura społeczna, kiedy następuje wielka migracja ludzi ze wsi do miast, gdzie następuje spontaniczny rozwój przemysłu, związany z tym, że było to realizowane w bardzo szybkim tempie, z różnymi negatywnymi zjawiskami. I nie chodzi tylko tu wyłącznie o zjawisko biedy, zjawisko nędzy, które powodowało to, że pojawiały się hasła jakby rewolucyjne, hasła odwołujące się do innego podziału dochodu społecznego, ale przede wszystkim chodzi o to, że w tych miastach bardzo trudno było wykształcić jakieś stałe struktury społeczne, w których konkretna jednostka mogłaby się odnaleźć i w których byłoby wsparcie. Już, proszę Państwa, w pierwszej połowie XIX wieku powstają analizy, między innymi Aleksisa de Tocqueville'a, sławnego filozofa, uważanego za jednego z prekursorów również socjologii, właśnie mówiących o tym, że największym zagrożeniem niosącym przez nowe czasy jest to, że w tych wielkich miastach jednostka wyrwana z tego swojego naturalnego środowiska wiejskiego, opartego o małych wspólnotach, o małe rodziny, tam ulega osamotnieniu, tam jest zatomizowana, tam jest samotna i w związku z tym będzie potrzebowała pewnych wzorców identyfikacji, których nie będzie mogła uzyskać jakby w tym najbliższym otoczeniu i w związku z tym siły nabierają takie elementy życia społecznego i politycznego jak prasa, jak środki masowego przekazu, jak propaganda. I to nie już bezpośrednie nasze otoczenie, ale przede wszystkim właśnie pewien centralny ośrodek jakby decyzji, informacji nabiera znaczenia. Zatomizowane jednostki są o wiele bardziej skłonne do tego, żeby podłączyć się do jakiegoś centralnego systemu zarządzania niż te, które tkwią właśnie w pewnych małych strukturach społecznych, dlatego że te tkwiące w małych strukturach społecznych nie poszukują albo są zdecydowanie bardziej oporne na jakieś tam środki właśnie jakby ideologiczne, nie szukają pewnych substytutów swojej tożsamości, gdyż ta tożsamość jest silna. I teraz, na czym polegał fenomen i znaczenie rewolucji przemysłowej dla rozwoju totalitaryzmu, zobaczymy sobie na przykładzie marksizmu. Dlatego, że my marksizm i materializm historyczny postrzegamy bardzo często już z tej perspektywy naszego doświadczenia komunizmu, czyli jako coś zacofanego, jako coś wymagającego wielkich poświęceń, nieracjonalnych poświęceń, poświęceń nie prowadzących do żadnego celu. Ale perspektywa XIX wieku i perspektywa jeszcze również na początku rewolucji bolszewickiej była zasadniczo inna. Karol Marx, mówiąc w skrócie, nawiązując do Hegla, stwierdzał, że w historii realizuje się jakiś element ładu uniwersalnego, że ludzkość zmienia, że ludzkość zmierza do osiągnięcia jakiegoś stanu, w którym, zresztą posługując się kategorią Hegla, historia się skończy. Historia rozumiana jako pewne źródło, jako pewna scena konfliktu jednych z drugimi. Karol Marx mówił, że my jesteśmy w stanie skończyć historię, że generalnie ludzie nie będą ze sobą walczyć. Cały rozwój historyczny ludzkości, zdaniem Karola Marksa, opierał się na zmianie w produkcji środków produkcji. Operował takimi kategoriami jak baza i nadbudowa. Baza to było wszystko to, za pomocą którego człowiek produkował dobre. Nadbudowa było wszystko to, co niejako wszystkie te elementy struktury społecznej, politycznej, religijnej, które zabezpieczały określony sposób produkcji. Czyli jeśli w przypadku na przykład ustroju feudalnego, czy wykształciła nam się klasa feudałów, to ona tworzyła spontanicznie pewien system, który zabezpieczał jej własność, zabezpieczał jej pozycję. Natomiast
I dochodziło do fundamentalnego napięcia. Baza jest dynamiczna i zmienia się, czyli coraz to lepsze środki produkcji, coraz efektywniejsze środki produkcji ludzkość jest w stanie wyprodukować. Natomiast nadbudowa ma tendencję do tego, żeby myśleć tylko i wyłącznie o zabezpieczeniu swojego interesu. I w związku z tym nadbudowa zawsze będzie w pewien sposób reprezentacji nadbudowy, czyli klasy panującej, trzymającej środków produkcji, będzie niejako hamowała rozwój sił produkcyjnych ludzkości. I taką klasą w wieku XIX była burżuazja. I Karolowi Marksowi, obserwującemu pewien oszałamiający sukces, jeśli chodzi o możliwości produkcji rewolucji przemysłowej, wydawało się, że ludzkość właśnie dotarła do takiego momentu, że wystarczy tylko i wyłącznie zmienić nadbudowę, uwolnić ten potencjał tkwiący w fabryce, uwolnić ten potencjał tkwiący w maszynie, aby móc redystrybuować dobro, produkowane dobra generalnie w nieograniczonej ilości. Bo musimy sobie uzmysłowić, że o ile produkcja XVIII-wieczna oparta o manufakturach, nie, o siłę ludzką, która była oczywiście zorganizowana, ale miała ograniczone ilości, ograniczone możliwości rozwoju, dlatego że była oparta na człowieku, dlatego że była oparta na jego naturalnym rytmie, bo człowiek musi jeść, musi spać, musi odpocząć. Nie jest w stanie pracować 24 godziny na dobę. Ale w momencie, kiedy pojawiają się maszyny jako centralny element produkcji, to ograniczenie znika. Maszyna jest w stanie pracować 24 godziny na dobę. Ludzkość jest w stanie w sposób szybko produkować nieograniczoną ilość dóbr. I zdaniem Karola Marksa jedyną przeszkodą, która uniemożliwiała realizację właśnie tego postulatu, była burżuazja. Były rządy burżuazji, były rządy państwa. I w związku z tym należało znieść ten system polityczny reprezentowany przez tą klasę, dlatego że państwo, w rozumieniu marksistowskim, państwo burżuazyjne nie miało absolutnie celu takiego, aby strzec, nie wiem, porządku publicznego, aby być pewną platformą porozumienia pomiędzy klasami społecznymi, bo nie. Państwo nie było wspólne, państwo było burżuazyjne. Państwo, policja, sądy i również religia istniały tylko i wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć ten przestarzały system własności. I dlatego jego zdaniem rewolucja była tym elementem, który pozwalał niejako znieść to ograniczenie i urzeczywistnić pewien porządek społeczny. A dlaczego ludzkość wtedy mogłaby osiągnąć koniec historii? No bo jeśli będziemy, proszę Państwa, mieli dobrobyt, będziemy produkowali, proszę Państwa, tyle dóbr, ile będziemy potrzebować, wtedy przestaną być ważne konflikty o te dobra. Bo wszystkie konflikty, jego zdaniem, właśnie wyrastały z pewnego deficytu, dóbr. Dlatego Karol Marks postulował właśnie zniesienie tej nadbudowy i stworzenie, tak na dobrą sprawę, po pierwszym momencie tak zwanej dyktatury proletariatu, dlatego że jest to pojęcie, którą operował, że jednak socjalizm nie może być wprowadzony tak, jak chcieli socjaliści utopijni, w sposób ewolucyjny i spontaniczny. Nie, potrzebny jest element władzy, potrzebny jest element dyktatury. Ale ten moment dyktatury będzie krótki, będzie przejściowy. I wszystko generalnie będzie polegało na tym i wprowadzenie socjalizmu będzie łatwe. Tylko i wyłącznie trzeba będzie znieść ograniczenia, a ten socjalizm za pomocą władzy dyktatury, a ten socjalizm się sam urzeczywistni. I już jakby kończąc jakby ten element, trzeba wskazać na jeden moment. To znaczy pamiętać o tym, że jak wybuchła rewolucja bolszewicka w 1917 roku, to twórcy tej rewolucji bolszewickiej naprawdę nie zakładali, że urzeczywistnienie socjalizmu będzie czymś długotrwałym, będzie czymś najeżonym niezliczoną ilością ograniczeń. Oni zakładali, że oni dożyją tego socjalizmu, że to nie będzie perspektywa na pokolenia, ale że to jest po prostu perspektywa 10 lat. Później okazało się, że jest to oczywiście niemożliwe i zaczęto po prostu budować swoje państwo, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który był takim prowizorium, które zamieniło się w stan stały. I teraz jeszcze fundamentalne jakby zagadnienie, na czym polegała wizja raju doczesnego. W perspektywie marksistowskiej ten raj doczesny
Czyli ten koniec historii po prostu polegał na tym, co niezmiernie przemawiało do robotników w pierwszej połowie wieku XX, co nam, tak jak już mówiłem, jest w pewien sposób obce z punktu widzenia tego, jak ta realizacja tych postulatów wyglądała. Proszę Państwa, przede wszystkim w tym idealnym państwie komunistycznym, czy nie państwie, w tym idealnym systemie komunistycznym, dlatego że państwo również miało ulec niejako zniesieniu, było po prostu przymus był niepotrzebny, w tym idealnym społeczeństwie komunistycznym generalnie pracowano by mało, absolutnie byłaby równość, dlatego że napięcie pomiędzy pracą fizyczną a pracą umysłową uległoby niejako zniwelowaniu, dlatego że na skutek pracy maszyn po prostu praca, wszystkie wymogi intelektualne, obsługi i konstrukcji byłyby niezwykle uproszczone, więc każdy generalnie mógłby wykonywać pracę. I w tym momencie właśnie tej absolutnej jakby równości produkcji dóbr każdemu wedle potrzeb absolutnie ten wymiar czasu pracy byłby fundamentalnie zmniejszony do wymiaru symbolicznego i niejako takim momentem dość dobrze charakteryzującym, bo Karol Marx niedużo pisał o tym, jak to będzie w komunizmie, ale jego zięć Paul Lafarge napisał taki traktat właśnie Prawo do lenistwa, w którym opisywał, jak to będzie wspaniale w socjalizmie, dlatego że po prostu robotnik nie będzie przygnieciony swoją pracą. I to była niezwykle perspektywa kusząca dla ówczesnych mas, które nie posiadały, a przede wszystkim robotników. Skutkiem rewolucji przemysłowej było powstanie społeczeństwa masowego, czyli ja tutaj się cofam teraz jeszcze do tego punktu B. Społeczeństwo masowe, tak jak już tu Maciek powiedział, było społeczeństwem bardzo podatnym i na propagandę, i na nowe ideologie, w związku z czym właśnie to ono było tym nośnikiem dla systemów totalitarnych. Człowiek wyobcowany, człowiek, który szukał jakiejś nowej wspólnoty, szukał jakichś nowych idei, był bardzo podatny na, właśnie wyrwany z tej swojej wspólnoty, był bardzo podatny na nowe idee. I teraz proszę Państwa, dwóch takich guru, jeśli chodzi o opisywanie tego społeczeństwa masowego, jeszcze zanim tak naprawdę, czy w początkach totalitaryzmów, czyli dwie ogromnie słynne książki, książeczki nawet można powiedzieć, nie takie duże, to jest książka Psychologia tłumu Lebona i jeszcze z końca XIX wieku i później książka Ortegi i Gasseta Bunt mas. I teraz proszę Państwa jedno znowu zdanie z i Gasseta, które kapitalnie pokazuje ten stan, w którym znalazły się masy właśnie przed wprowadzeniem, czy już w trakcie wprowadzania tych idei totalitarnych. Gasset pisze tak. Masy to ludzie przeciętni. Masy to zbiór ludzi niewyróżniających się niczym od innych, będących jedynie powtórzeniem typu biologicznego. I dalej. Masa miażdży na swojej drodze wszystko to, co jest inne, indywidualne, szczególne i wybrane. Kto nie jest taki sam jak wszyscy, kto nie myśli tak samo jak wszyscy, naraża się na ryzyko eliminacji. Pojawiają się właśnie, a marksizm nam się rozwija w troszeczkę innym kierunku niż Marx chciał, czy wyobrażał sobie, pojawiają się również szowinizmy narodowe, nazizm, ostatecznie komunizm, które zaczynają być wdrażane w społeczeństwie masowym. Wybitny węgierski pisarz, już pisząc pod koniec wojny, Sándor Márai, napisał takie zdanie, które bardzo lubię, które tak może w sposób bardzo prosty, ale pokazuje właśnie też o co tutaj chodzi. Napisał, bardzo rozczarowany, był zresztą Márai był też wielkim filozofem, napisał tak, hasłem XX wieku jest człowiek umarł, niech żyje masa. Eksperymentowanie ze społeczeństwem kolektywnym, którego celem jest pozbawienie jednostki nieuchronnie krytycznej świadomości własnej osoby. W systemie tym liczy się tylko to, czy może on użyć człowieka jako surowca dziś, w czwartek o 16:30 po południu. Oczywiście jednym z największych teoretyków, krytyków, badaczy systemów totalitarnych jest Hannah Arendt. I ona właśnie w korzeniach totalitaryzmu analizuje no to, co w zasadzie już Maciek tu wcześniej powiedział, czyli te wielkie migracje do miast, wyobcowanie człowieka, ale też z drugiej strony bardzo silno krytykuje to,
że człowiek z człowieka takiego wspólnotowego, dla którego państwo jest pewną wspólnotą polityczną, taką polis, za którą czuje się odpowiedzialny i którą współtworzy, zmusiło człowieka, system też, kapitalizm, zmusza człowieka do tego, żeby stał się homo economicus, czyli już nie homo politicus, a homo właśnie economicus. Czyli teraz te indywidualne dążenia do bogactwa, zabezpieczenia socjalnego, w sensie bytu, są ważniejsze niż tworzenie wspólnoty i odpowiedzialność za nią. To powoduje atomizację i to też naraża to społeczeństwo właśnie tą łatwość, że ono jest właśnie nośnikiem tych nowych idei. I jeszcze jedno słowo powiem do tego, co było poprzednio, tego raju doczesnego. Otóż ten raj doczesny, oczywiście w nazizmie on był inaczej sformułowany niż w komunizmie. Ten raj doczesny w nazizmie był bardzo dobrze określony. Czyli świat, raj doczesny miał wyglądać w następujący sposób. Miało to być potężne, wielkie, konkretne, w konkretnych granicach państwo, w którym ludzie generalnie, Niemcy, oczywiście rasa aryjska, miała się zajmować rolnictwem. Często zapominamy o tym elemencie właśnie, że i czasem się ludzie uśmiechają, jak mówię, że każdy SS-man tak naprawdę marzył o tym, żeby być rolnikiem. To było dla niego najważniejsze, mieć ziemię. Po to była cała wojna z Sowietami. To była wojna o ziemię, bogactwa oczywiście również naturalne, ale o ziemię przede wszystkim. I ten raj miał tak wyglądać. Oczywiście w trakcie już trwania nazizmu mieli być z niego wyeliminowali wrogowie, którymi byli przede wszystkim Żydzi, ale również narody słowiańskie, ci, których system nazwał Untermenschen, czyli pod ludźmi, prawda, w przeciwieństwie do tej rasy aryjskiej, która miała rządzić. I w tym systemie warto zauważyć, że jeżeli definiujemy wroga w systemie nazistowskim, to tutaj człowiek nie ma wyboru. To znaczy, jeżeli jestem Żydem, to ja do tego systemu nie wejdę, prawda? Nie mam tutaj żadnej możliwości, dlatego że to jest zdeterminowane biologicznie, prawda? Rasistowsko. Natomiast w systemie komunistycznym był ten element wyboru, oczywiście w zależności jaką człowiek historię miał za sobą, ale mimo wszystko można było się do tego systemu dokooptować i całkiem dobrze w nim żyć. Tutaj ten element biologii nie istnieje. Tak, kolejny rozdział w tym naszym wykładzie, utopia a terror. No właśnie, czy terror jest immanentną cechą systemów totalitarnych? To jest, proszę Państwa, to jest pytanie, które niezwykle wzbudza emocje cały czas i wśród naukowców i ono jest cały czas dyskutowane. Tutaj nie ma odpowiedzi, tak i nie, naukowcy się tutaj też kłócą o ten system. Ten pierwszy punkt, Państwo stanu wyjątkowego, jest to dokładnie tytuł, zaczerpnęliśmy z tytułu książki, świetnej książki polskiego historyka badacza, Franciszka Ryszki, właśnie, który pisał o III Rzeszy w ten sposób nazywając to państwo. I do dzisiaj, mimo że to jest książka już dość stara, to jest to chyba najlepsza książka opisująca system państwowy i system zarządzania państwem, właśnie III Rzeszą. O co tutaj przede wszystkim chodzi? No chodzi przede wszystkim o to, że państwo stanu wyjątkowego to jest państwo, w którym ciągle, permanentnie jest stan wyjątkowy, a dlatego on jest, że władza, określając czym ma być ten raj doczesny, czyli do tego, do czego dążymy, ciągle pokazuje, że ten stan nie został osiągnięty. W związku z czym uzasadnia wszelkie środki represji, wszelkie środki terroru, one są niezbędne po to, żeby osiągnąć raj doczesny, określony oczywiście w różnych totalitaryzmach różnie i inaczej. Istotne w tym stanie wyjątkowym jest to, że podtrzymujemy cały czas zagrożenie, prawda? Cały czas mamy taki syndrom oblężonej twierdzy, cały czas mamy wrogów wewnętrznych i zewnętrznych i tłumaczymy temu społeczeństwu masowemu właśnie, że dlatego stosujemy środki represji, dlatego stosujemy terror, dlatego musi mieć rozbudowany system bezpieczeństwa wewnętrznego, dlatego prowadzimy wojnę. To jest bardzo istotne utrzymywanie społeczeństwa, oczywiście też poprzez propagandę i odpowiedni przekaz właśnie w takim stanie permanentnego zagrożenia, ale ciągle z tą obietnicą
że raj dla was nadejdzie. Trzeba być cierpliwym, trzeba pracować dla tej ojczyzny, dla tego systemu, dla tego państwa. Ten raj nadejdzie, ale jeszcze nie teraz. Teraz musimy wszyscy wykazać się ogromnym wysiłkiem i oczywiście ten raj osiągniemy, ale ciągle się go właśnie odsuwa. I tutaj jeszcze powiem dwa słowa w odniesieniu do samego nazizmu. Państwo stanu wyjątkowego w przypadku III Rzeszy było też, i to jest bardzo istotne w przypadku III Rzeszy, to było państwo, które dostosowywało prawo do tego systemu. I system prawny w Niemczech już w okresie III Rzeszy funkcjonował na zasadzie tak zwanej, nazywano to Führerprinzip, czyli jakby no, pryncypium, moglibyśmy powiedzieć, Führera, czyli generalnie wszystko, co Hitler powie, napisze, czy zostanie to skodyfikowane, jest prawem. Te nazwy różnych, no na przykład używano Führerbefehl, prawda, czyli rozkaz Hitlera, nakaz Hitlera był automatycznie w III Rzeszy prawem niemieckim. Był prawem, które było skodyfikowane i co więcej znosiło poprzednie prawa. To jest bardzo istotne. To była taka matryca nałożona na niemiecki system prawny. W związku z czym ci ludzie wykonujący też często rozkazy, no dodajmy, że oczywiście większość się przynajmniej w pierwszych latach III Rzeszy zgadzała z tym systemem, ale nawet gdy mieli wątpliwości jakieś, to często uważali, że no, wykonują polecenie, rozkaz, a przede wszystkim, jak to mówimy, są w prawie, czyli realizują prawo własnego państwa. To ich według nich usprawiedliwiało. Oczywiście w Norymberdze to później podważono. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że pojęcie stanu wyjątkowego było pojęciem, że pojęcie stanu wyjątkowego było pojęciem, które funkcjonowało w myśli politycznej od samego początku. Nie? U świętego Tomasza zawsze był ten, na przykład u świętego Tomasza, zawsze był ten moment świadomości, że są przypadki w historii, że należy zawiesić pewne prawa cywilne, zawiesić pewne wolności obywatelskie po to, żeby chronić państwo jako pewną ogólną strukturę, że istnienie państwa jest wartością samą w sobie, w związku z tym my możemy czasami odstępować od pewnych reguł, nie? Możemy zaostrzać przepisy prawa. W szczególności znakomity przykład, jakby widzimy tutaj obecnie w przypadku pandemii koronawirusa, kiedy państwo dokonuje pewnych ograniczeń naszych wolności z punktu widzenia naszego dobra ogólnego. W systemie totalitarnym następował jednak zasadniczy problem, dlatego że państwo nie było wartością samą w sobie. Państwo nie było dobrem samym w sobie, pewnym statycznym momentem, o którego stabilność będziemy dbać. Państwo było tylko i wyłącznie instrumentem realizowania dynamicznej wizji historycznej bądź wizji naukowej. Państwo miało być pewnym instrumentem, który w pewnym momencie w marksizmie to było absolutnie widoczne. W pewnym momencie musiało zniknąć, albo zniknęłoby w momencie wygranej rewolucji. Natomiast oczywiście również w przypadku nazizmu takie tradycyjne rozumienie państwa również w pewien sposób się rozmywa. Pojawia się kategoria, proszę państwa, Rzeszy, która obejmuje już zasadniczo jakby inne, o wiele większy zasięg jakby geopolityczny. Jest pewną nową jednostką, nie opartą w żadnym wypadku o jakieś nowożytne rozumienie prawa, nawet nie do końca opartą o pewną zamkniętą strukturę narodowościową, ale opartą o naród, który zabezpiecza, można powiedzieć, z racji swojej wyższości określone terytorium i podporządkowuje sobie inne terytoria. Więc państwo jest tylko i wyłącznie instrumentem, więc ten stan konieczny, który zawsze w tradycji prawnej Zachodu był z założenia stanem krótkotrwałym. Nie? W starożytnym Rzymie mieliśmy dyktaturę, która mogła być wprowadzona na określony okres czasu, później mogła być przedłużona, ale zawsze był przewidywany koniec stosowania tego jakby instrumentu wyjątkowego. Natomiast końcem w przypadku ustrojów totalitarnych miała być realizacja określonego porządku społecznego i układu biologicznego. W momencie, w związku z utopijnością i z nierealnością tychże założeń, pozostaje nam duży rozdźwięk, nie? I zamiast
tej zapowiedzi ustanowienia jakiegoś określonego porządku mamy tylko i wyłącznie państwo, które stosuje terror po to, żeby jakby walczyć z konsekwencjami utopijności swoich własnych założeń. Jednym z elementów właśnie tego sprzęgnięcia ideologii z państwem i również pewnej właśnie utopii politycznej z praktyką polityczną była relacja pomiędzy państwem a partią. Dlatego, że ona w ustrojach totalitarnych bardzo specyficznie wyglądała. To znaczy w obu przypadkach, w przypadku Związku Radzieckiego i w przypadku III Rzeszy, bo na nich się koncentrujemy, mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem skrajnego upartyjnienia państwa. Dlatego, że określona partia, bądź to partia komunistyczna, bądź to partia narodowo-socjalistyczna, była nośnikiem tej prawdziwej idei, nie państwo. Państwo było instrumentem partii, było narzędziem, było zbrojnym ramieniem partii po to, żeby realizować określoną wizję społeczną. W związku z tym nie tylko to się przejawiało w tym, że w prawodawstwie uwzględniano wątki, wprowadzano wątki jakby ideologiczne, ale przede wszystkim zespalano strukturę państwa ze strukturą partyjną. Co więcej, struktura partyjna miała o wiele większe znaczenie niż struktura państwowa. O wiele większe znaczenie miało to, kto stoi na czele partii, niż to, kto jest premierem określonego kraju. Wszyscy pamiętamy, kto stał na czele partii bolszewickiej w latach 20. i 30. Nie? To był Włodzimierz Lenin, później Józef Stalin. Natomiast nie zawsze będziemy pamiętać, kto stał na czele Rady Komisarzy Ludowej. Czasami to się rozwidlało. W przypadku na przykład faszystowskich Włoch, które czasami są i jakby definiowane jako taki ustrój totalitarny, ale tylko potencjalnie, dlatego że założenia ideologii faszystowskiej nosiły znamiona jakby myślenia totalnego, takiego właśnie w kategoriach całogościowych, w których jednostka jest absolutnie sprowadzona tylko i wyłącznie do instrumentu i czerpie swoją wartość tylko jako członek wspólnoty. Jednak w realizacji był to ustrój w dużej mierze autorytarny, jakby zachowujący autonomię pewnych środowisk, również stosujących ten terror, jednak w zasadniczo ograniczonym i bardziej przypominającym dawne monarchie absolutne wieku XIX i instrumenty niż to, co jakby działo się w Niemczech. I tam zobaczymy, że obok, że nie dochodziło do tego zespolenia partii i państwa. Partia faszystowska z państwem włoskim, które zachowała swoją jeszcze dawną, formalnie zachowało swoją dawną strukturę sprzed marszu na Rzym, była monarchia, były zasadniczo oddzielone. Jedynym czynnikiem, który spajał państwo i partię, był Mussolini, który był jednocześnie premierem i który był jednocześnie szefem partii. I to był ten zwornik. Natomiast w przypadku ustroju nazistowskiego i w przypadku ustroju komunistycznego widzimy, że dochodzi do fundamentalnego zlania się. Powstają struktury, które niejako przechwytują pod względem jakby decyzyjnym, struktury państwa. Nie? Czym było SS? Nie? SS nie było strukturą, nie należało do struktury państwa, było typową strukturą partyjną. Natomiast hierarchia ustalona w SS miała decydujące znaczenie do tego, jak to przebiegało w przypadku partii, w przypadku jakby państwa niemieckiego. Nie? To tam były podejmowane decyzje, które miały refleksy w tej oficjalnej strukturze. I tak samo w państwie bolszewickim. Jak sobie zobaczymy, wystarczy sięgnąć właśnie do PRL-u, gdzie kluczowe znaczenie miał sekretarz partii, gdzie wszystkie kluczowe decyzje były podejmowane w biurze politycznym, a nie w rządzie PRL. PRL tylko i wyłącznie był technicznym wykonawcą ustaleń dokonywanych na innym poziomie, który absolutnie nie miał żadnej mocy sprawczej i tylko i wyłącznie był takim, jak już powiedziałem, elementem technicznym. I to jest jeden właśnie z takich bardzo charakterystycznych elementów ustroju totalitarnego, gdzie partia,
która jest nośnikiem tej prawdziwej idei, traktuje państwo nie jako cel sam w sobie, ale jako instrument realizacji, podporządkowany, bezwolny instrument realizacji celów. W związku z tym jednostka w państwie totalitarnym absolutnie nie ma się do czego odwoływać, do żadnego państwa, dlatego że to państwo jest również jakby zagarnięte. Nie ma praw cywilnych, nie ma żadnych możliwości walczenia o swoje prawa, dlatego że wszystko jest podporządkowane wizji historycznej. Jeszcze dwa słowa w takim razie jakby pod kątem III Rzeszy i nazizmu co do tych dwóch ostatnich punktów. Kilka takich jeszcze uzupełnień czy przykładów. W Niemczech faktycznie mamy bardzo silne zlanie właśnie partii NSDAP ze strukturami państwa, choć też oczywiście są pewne wyjątki, na przykład w Austrii na początku to się nie stało, dlatego że Hitler nie ufał do końca aparatowi urzędniczemu austriackiego, w związku z czym wolał budować struktury równoległe, partyjne i oczywiście ten okres scalania trwał troszeczkę dłużej przez to, ale faktycznie to była ta idea. W zasadzie nie dało się zrobić kariery w Niemczech, jakiejś znaczącej kariery, bez przynależności do partii. No podobnie oczywiście było w Sowietach. Natomiast na przykład, jeżeli już ktoś wstępował do SS, to na przykład nie zmuszano go specjalnie do wstąpienia już do NSDAP. To był już specyficzny, no często SS nazywano zakonem. Z obliczeń niemieckich historyków wynika, że około 10,5 miliona wydano legitymacji partyjnych, z tym, że to NSDAP, z tym, że to nie są dane do końca wojny przeprowadzone, później tych danych już nie mamy, ale prawdopodobnie wtedy już ten nabór nie był taki ogromny. Ale podkreślam to, że służby bezpieczeństwa, SS, SD, ci ludzie często nie należeli do partii, ten współczynnik był niższy, ale nie znaczyło to, że właśnie nie ma tego scalenia państwa, zwłaszcza tutaj też z partią i z systemem bezpieczeństwa. Warto też wspomnieć, że ten system, mimo że często wydaje nam się takim monolitem właśnie to scalenie, nie oznacza, że tam nie było tarć, walk wewnętrznych, one oczywiście były. Chyba jeszcze bardziej obserwujemy to w komunizmie, no on dłużej oczywiście trwał, różne fazy przechodził, ale tutaj też warto w Niemczech podkreślić, w Rzeszy Niemieckiej podkreślić to, że bardzo silna była rywalizacja na przykład między Wehrmachtem a SS. Hitler przede wszystkim, czy Himmler już budował SS właśnie w ramach trochę takiej kontry, w ramach braku zaufania do Wehrmachtu, do starej kadry oficerskiej, która przecież i tak okazała się przynajmniej w pierwszych latach wojny bardzo lojalna wobec Hitlera w większości. Więc tutaj to napięcie też było duże i było widać, że SS to jest to właśnie te nowe elity, które mają tak naprawdę budować to już scalone państwo i to one mają przejmować urzędy, całe zarządzanie państwem i przede wszystkim kontrolę nad państwem, co w totalitaryzmie jest oczywiście niezwykle ważne. Ważnym elementem, i to chciałabym podkreślić, to rzadko gdzieś się spotyka, tak wyartykułowane wprost w opracowaniach popularnych, naukowych, to jest bardzo ważna rzecz. Otóż tym elementem scalającym też była ideologia, którą nazwano folkizmem, ideologia łącząca właśnie miłość do natury, do takiej ekologii współczesnej, moglibyśmy powiedzieć, miłość do natury, życie właśnie w takich zgodnie z rytmem natury, właśnie na ziemi, jako rolnik najlepiej, a ucieczkę z miast. Trochę taka właśnie koncepcja, że to miasta deprawują, że kapitalizm deprawuje. Pamiętajmy, że Hitler i system nazistowski były skrajnie antykapitalistyczne. To był system socjalistyczny, prawda? W związku z czym Hitler faktycznie nienawidził kapitalizmu, a przede wszystkim kapitalistów, prawda? Których uważał, że to są wszystko Żydzi i jest to spisek, prawda? Więc to ten folkizm jest o tyle ważny, tylko że on właśnie on promował taką postawę, zamiast uczyć ludzi, pokazywać im, że można się z tym światem zmierzyć, że trzeba sobie z tym radzić. On proponował ucieczkę. On proponował ucieczkę na wieś, ucieczkę do takiej sielanki, która była absolutnie utopijna. I teraz jeszcze dwa słowa o władzy policyjnej. Już wspomniałam o tym, że ten rozkaz Hitlera był wszystkim tak naprawdę. On stanowił prawo, więc podważał ten cały wcześniejszy system. Ale oczywiście tu trzeba pamiętać też, że mamy
bardzo zaraz od przejęcia władzy przez Hitlera, czy już od 1933 roku, mamy bardzo silno rozbudowany właśnie tą propagandę a propos wroga wewnętrznego, która ma scalać państwo, właśnie powodować, że to społeczeństwo jest bardzo zjednoczone wokół pewnych idei, ale też akceptuje pewne bardzo ostre postępowania policyjne. No i oczywiście od 1934 roku powstają nam obozy koncentracyjne i tam są umieszczani już ci pierwsi wrogowie. Nie są to Żydzi. Żydzi dopiero po Kristallnacht, po Nocy Kryształowej, po ustawach norymberskich stają się tymi, których się też również aresztuje i wysyła do obozów. Najpierw to są przede wszystkim komuniści, również słynni niemieccy socjaldemokraci, bardzo szybko homoseksualiści, bardzo szybko księża, duchowni, którzy, zwłaszcza kościoła katolickiego, którzy od samego początku, nawet gdy ten system jeszcze nie jest tak opresyjny, jaki był później, właśnie protestują. Trzeba również pamiętać, że w systemie totalitarnym władza policyjna jest tą władzą najbardziej kluczową, najbardziej interesującą z kilku względów. Po pierwsze, terror nie służył tylko i wyłącznie w przypadku państwa komunistycznego jest to bardziej widoczne, natomiast również jest to obecne w państwie nazistowskim, to znaczy terror, wszechobecność tajnej policji. Proszę zauważyć, że w coś takiego jak Policja Bezpieczeństwa, Urząd Bezpieczeństwa nie było niczym nowym. Nie było niczym nowym w historii. Zawsze obok struktur policyjnych, obok struktur wojskowych istniały w poszczególnych rządach pewne takie komórki, które zajmowały się pewnymi sprawami wyjątkowymi związanych z bezpieczeństwem państwa, które oczywiście bardzo często posiadały o wiele szerszy zakres kompetencji, ale bardzo często one działały dyskrecjonalnie. Tajna policja polegała na tym, że o niej mało kto wiedział. Ona miała być tym, który wychwytuje tych wrogów selektywnie, które niweluje niebezpieczeństwo w stosunku do państwa czy systemu politycznego, zanim tak na dobrą sprawę ono się pojawi. I dlatego zawsze wszelkiego rodzaju urzędy, nazwijmy to w cudzysłowie bezpieczeństwa, niezależnie od systemu państwowego, zawsze one miały o wiele większy zakres pewnej swobody, o wiele większy zakres kompetencji niż zwykłe ciała policyjne. Natomiast w systemie totalitarnym pojawia się jeden element. Czeka, Gestapo, NKWD są pewnymi instytucjami pewnej wyobraźni społecznej. One mają być widoczne, ich się ma bać. Ich się ma społeczeństwo bać. Dlaczego? Ano dlatego, że terror przestaje być elementem tylko i wyłącznie zwalczania określonych wrogów politycznych, identyfikowanych, niech tych, którzy się nie zgadzają w naszej wizji. Z nimi rewolucja bolszewicka poradziła sobie na samym początku, w ciągu pierwszych, po zakończeniu wojny domowej, w ciągu pierwszych lat, w lat rządów bolszewików w Rosji. Większe, poważniejsze siły antysocjalistyczne czy tam antybolszewickie zostały wyeliminowane. Ale terror w pewnym momencie staje się sposobem zarządzania państwem. Dlatego, że aby zbudować ten nowy ład, nowy porządek społeczny, nowy porządek przede wszystkim społeczny, konieczne jest wyizolowanie jednostek. Nie? Konieczne jest ustawienie jednostki tylko i wyłącznie w tej pozycji, że jest jednostka i państwo. Nie ma nic dookoła. A jakim najlepszym jest sposobem jaki jest najlepszy sposób wyizolowania jednostki? Ano taki, żeby ona zaczęła się bać. Żeby ona zaczęła się bać sąsiada. Bo sąsiad może donieść, bo sąsiad jest potencjalnym, członkowie rodziny są potencjalnymi donosicielami. Więc terror nie ma tylko funkcji, w pewnym momencie przestaje już mieć tą funkcję zwalczania wrogów politycznych. Terror jest pewnym sposobem realizacji określonych idei. Dlatego w systemie bolszewickim bardzo często widzimy w momencie wielkich czystek, w momencie różnych fal, represji stalinowskich, tam nie ma logiki. Tam nie ma logiki, że ktoś jest wrogiem systemu, że ktoś jest zwolennikiem Trockiego. W pewnym momencie oczywiście
ci zwolennicy Trockiego i innych opcji są wyeliminowani, ale potem to nie ma absolutnie znaczenia. Najbardziej wierni zwolennicy Stalina stają przed sądem, ale nikt ich nie pyta tak na dobrą sprawę, czy oni chcą, czy oni są socjalistami, komunistami, czy im się podoba ten system, czy też nie. Bo nie na tym polega istota. Jest przykład na przykład ukraińskiego działacza prosowieckiego Antona Kruszelnickiego, który wraz z rodziną wyjeżdża do Rosji Sowieckiej w maju 1934 roku. I w pół roku później jego dwaj synowie zostają posadzeni na ławie oskarżenia i rozstrzelani. On również jest oskarżony, ginie później. Nie ma żadnej logiki. Przede wszystkim logiką jest strach. Jak Państwo sobie weźmiecie taką książkę, jedną z najważniejszych książek dotyczącej totalitaryzmu, to znaczy Archipelag Gułach, to tam na wstępie zobaczycie taką scenę, taki opis sceny, jak jest ustawiany pasjans. Stalin układa karty i wskazuje, kto jest przeznaczony na stracenie, a kto nie. Ale tam nie ma żadnej logiki. Chodzi o to, żeby panował strach. I jakby strach, atomizacja społeczeństwa jest w tym wypadku celem w samym w sobie. Więc mamy absolutnie rozszerzenie tego momentu. Drugim elementem, który jakby służy tym samym celom obok terroru, jest oczywiście propaganda. Propaganda, która jest tym drugim, najważniejszym po terrorze wyznacznikiem systemu politycznego. Jakie były cele propagandy? Ano przede wszystkim i terroru, bo myślę, że nie da się rozgraniczać tych dwóch rzeczy. Nie da się jakby ich ze sobą oddzielić. To są dwa oblicza albo dwa instrumenty tej samej metody, tej samej strategii. Jest kij i jest marchewka. Oba mają takie same znaczenie. I celem oczywiście było stworzenie nowego człowieka, dlatego że obie ideologie, i nazistowska, i komunistyczna, zakładała, że oto działamy, współgramy z pewnymi prawami historycznymi, z pewnymi prawami naturalnymi. Obie wskazywały, że my musimy jednak do tych praw dorosnąć. I dlatego ten stary człowiek, który nosi ze sobą pewne jakby doświadczenie, pewne obciążenie tradycyjnych pewnych form państwowych, etycznych, religijnych, nie jest absolutnie w stanie być godnym albo właściwym obywatelem nowego ustroju z prostej przyczyny. W ustroju komunistycznym polegało to na tym, że zawsze będzie chciał swoje, zawsze będzie myślał w kategoriach własności prywatnej, a my musimy wychować człowieka, który będzie myślał w kategoriach kolektywnych. I dlatego ten nowy człowiek, który jest absolutną częścią wspólnoty, wielkiej wspólnoty, która jest zespolona wraz z partią, gdzie te granice i wszystkie jakby napięcia zanikają, jest tym idealnym celem realizowanym właśnie za pomocą terroru i za pomocą propagandy, dlatego że nie można zbudować nowego społeczeństwa bez nowego człowieka. I dlatego jakby zobaczymy, dlaczego ustroje totalitarne tak głęboko wnikały w nasze życie. Dlaczego ustroje totalitarne tak głęboko wnikało w kontrolę? Ano właśnie dlatego, że one chciały dotrzeć do jednostki samej w sobie. Dlaczego rodzina była czymś, mimo wielokrotnych deklaracji przeciwnych, ale rodzina była czymś podejrzanym? Ano dlaczego? Oczywiście dlatego, że rodzina zachowywała pewną wewnętrzną strukturę organiczną, dlatego że była pewną otuliną jednostki, a chodziło o to, żeby dotrzeć bezpośrednio do jednostki bez pośrednictwa, nie wiem, ojca, matki czy tych najbliższych. Dlatego te wszystkie instytucje społeczne, instytucje wychowawcze, rola szkoły w każdym z tych ustrojów były niezwykle ważne, pokazujące, że oto jest nowy ojciec, który de facto lepiej będzie dbał o wasze interesy niż ten rzeczywisty, niż ten realny. Zniewolenie wewnętrzne, proszę Państwa, nie tylko było zewnętrznym przymusem, czyli na przykład postawą wymuszoną przez system policyjny. Gdyby tak było, prawdopodobnie by się to nie udało. Oba totalitaryzmy były bardzo systemami, ideologiami bardzo wciągającymi ludźmi, atrakcyjnymi. W przypadku nazizmu, proszę Państwa, było to też bardzo silne, miało to bardzo silne przełożenie na praktyczne życie i myślę, że o tym też trzeba pamiętać, gdy zastanawiamy się, dlaczego ludzie poszli za Hitlerem.
Dlatego, proszę Państwa, że po pierwsze pokazywało to już to, co żeśmy wcześniej powiedzieli, prawda? Była to też atrakcyjna obietnica raju doczesnego, ale ten system działał oczywiście przez przemoc i terror i im dalej oczywiście wojna trwała, im bardziej Rzesza przegrywała, tym bardziej działał w ten sposób, ale też zwłaszcza w okresie jeszcze przed wybuchem II wojny, czyli od przejęcia władzy do 1939 roku, mówiąc bardziej nowoczesnym językiem politologicznym, ten system operował soft powerem, czyli narzędziami nie przymusu, a narzędziami zachęcającymi do tego, żeby właśnie ludzie w ten system wchodzili dobrowolnie. I takie działania wiązały się również, choć czasem to było bardzo delikatnie robione, właśnie z niszczeniem indywidualizmu. Ja tylko dodam tutaj, że indywidualizm jednak wydaje się na przestrzeni wieków jakby jedną z najbardziej konstytutywnych cech filozofii europejskiej i w ogóle europejskości. Tyle tylko, że indywidualizm pojmowany przez wieki był raczej indywidualizmem, w którym jakby człowiek nie był wyzbyty odpowiedzialności, również za wspólnotę. Natomiast ten indywidualizm, który był już ten właśnie indywidualizm odpowiedzialny, był tępiony przez systemy totalitarne i zamieniany właśnie taką prostą wspólnotą, właśnie tym społeczeństwem masowym i przede wszystkim wspólnotami tworzonymi specjalnie, które wchodziły w to społeczeństwo. Ważne jest to, że w tym systemie nazistowskim nikt nie mógł pozostać poza organizacjami, które w jakiś sposób wpływały na nasze życie w pracy, prawda? Czyli tutaj mamy różne związki, nazwalibyśmy je zawodowe, ale tak naprawdę to były korporacje typu nazistowski związek krawcowych, nazistowski związek ślusarzy, nazistowski związek inżynierów itd., itd. Nikt nie mógł być poza tą korporacją. Ktoś, kto w nie wchodził w nią, był od razu traktowany jak wróg. Ale z drugiej strony system nazistowski po, pamiętajmy, bardzo ciężkim dla Niemców okresie międzywojennym do tego 1933 roku, gdzie była potworna faktycznie bieda, hiperinflacja, poczucie krzywdy, klęski itd., itd., dawał Niemcom również niesamowite takie profity w życiu poza pracą. I to był też, no można powiedzieć, pewny geniusz tego systemu. Było mnóstwo organizacji, już tutaj nie będę Państwu wymieniać, ale chyba najbardziej znana Hitlerjugend, prawda, dla chłopców, czy Bund Deutscher Mädel dla dziewcząt, które na początku były dobrowolne, ale później stawały się już obowiązkowe. Osobno dla kobiet, osobno dla właśnie dziewcząt, osobno dla dzieci, ale również na przykład taka bardzo, bardzo jedna z najliczniejszych organizacji w Rzeszy Niemieckiej, która się nazywała Kraft durch Freude, czyli radość poprzez, siła poprzez radość, moc poprzez radość, moglibyśmy tak to przetłumaczyć, a która po prostu organizowała wolny czas. I to nie tylko było przyciągające, bo atrakcyjne, prawda, to na przykład były wczasy organizowane dla robotników, którzy do tej pory nigdy w życiu nie byli na żadnym urlopie, bo ich na to nie było stać. To były wczasy w dobrych warunkach, z dobrym wyżywieniem, bardzo nisko płatne, bo dofinansowane przez państwo. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że na tego człowieka było naprawdę zastawionych mnóstwo różnych pułapek i to też jest rzecz, żeby nie bagatelizować jakby tych elementów, bo one są tak samo atrakcyjne. No chociażby o tym świadczy, nie będę tego tematu rozwijać, ale pamiętajmy o tym, że przecież bardzo dużo intelektualistów, ludzi wybitnych, co więcej nie tylko Niemców, ale w ten sposób również na przykład uwiedziono, próbowano uwieść inteligencję francuską, przecież kraju okupowanego, no co po części się udało, prawda? Więc był to pod tym względem system do pewnego czasu niezwykle atrakcyjny. Zresztą to jest też później ten strach tutaj, o którym już żeśmy wcześniej mówili, czy ta druga ścieżka takiego, mówiąc znowu współczesnym językiem, hard poweru, sił policyjnych, zmuszania, przymusu. Ona też, pamiętajmy, że ona powodowała, że ludzie się wycofywali, oni najczęściej nie protestowali. Wiemy, że w Niemczech tych bohaterów, którzy wprost zaprotestowali, najczęściej dali za to, że nie było aż tak dużo, aż tak wielu. Problem był z tym, że ci, którzy często byli przeciwni, po prostu wycofywali się w swoją niszę i stawali się obojętni, prawda? Stąd
Być może to hasło Mariana Turskiego, prawda, 11 przykazanie, niebo, nie bądź obojętny. Kerszow, który opisuje, bada, historyk, który opisuje, bada III Rzeszę, napisał kiedyś coś takiego, tutaj z głowy cytuję, że Auschwitz zostało zbudowane na nienawiści, ale droga do Auschwitz została wybrukowana obojętnością. Bez tych mas obojętnych, zastraszonych, ale zastraszonych właśnie nie protestujących, tego to by się nie udało. System nazistowski potępiał indywidualizm, potępiał też oczywiście liberalizm, to oczywiste, ale właśnie też przez to wciąganie człowieka w takie wspólnoty kontrolowane, wspólnoty koncesjonowane, powodował właśnie taką autocenzurę, moglibyśmy powiedzieć też, tak? 5 razy się zastanów, zanim coś powiesz, nie warto, przesiedzimy, przeczekamy, jakoś to będzie. Bardzo wielu Niemców w ten sposób reagowało. I już na koniec tutaj powiem Państwu cytat, że z 1933 roku z dzienników Goebbelsa, i tu cytuję: jeśli liberalizm stawiał jednostkę w centrum wszystkich rzeczy, to my zastępujemy indywiduum narodem, a jednostkę wspólnotą. Oczywiście wolność jednostki musi przy tym zostać ograniczona, o ile koliduje z wolnością narodu lub jej zaprzecza. Może od razu tutaj powiem też ten następny punkt, jak to wygląda z perspektywy Niemców, dlatego że tu wydaje się, że różnica między komunizmem a nazizmem jest duża. Nazizm, już podkreślaliśmy, to był systemem, był ideologią, która realizowana była dość krótko, więc nie rozwinęła się, ale na tej podstawie, w tych latach, w których był realizowany w formie tego monstrum Rzeszy Niemieckiej, trzeba przyznać, że ta propaganda jednak niemiecka była dość prosta, żeby nie powiedzieć prostacka. Generalnie, bo ona bazowała bardzo często na właśnie takich instynktach masowych, opierała się oczywiście w większości na ludziach słabo wykształconych, przecież to robotnik niemiecki był tym elementem głównym, który miał budować, rolnik, właśnie robotnik, który budował Rzeszę. I też bardzo silno na emocjach się opierał, to było bardzo istotne. Widać to po na przykład czasopismach propagandowych, te, które były w milionowych nakładach drukowane, to były naprawdę bardzo proste, właśnie takie często prostackie, taki bardzo prostacki przekaz. Bardzo Państwu polecam tutaj, oprócz literatury, którą jeszcze Państwu zaproponujemy osobno, być może wyślemy ją w osobnym jakimś pliku dla chętnych, to tutaj od razu mówię, bardzo Państwu polecam genialną książkę Lingua Tertii Imperii, czyli Język III Rzeszy, napisaną przez Żyda niemieckiego w trakcie II wojny światowej, przez Wiktora Klemperera, który przeżył wojnę tylko dzięki swojej żonie, Niemce, czystej krwi Niemce, mówiąc już językiem nazistowskim, która odmówiła rozwodu z nim. W ten sposób Niemcy nie mogli go dopaść i wysłać do obozu, choć oczywiście jego losy są bardzo skomplikowane i trudne w czasie wojny, i przeżył oczywiście mnóstwo, to było, krótko mówiąc, było to życie ciągle w strachu, ale on właśnie był lingwistą i pisał właśnie taką książkę, w jaki sposób naziści operowali językiem, w jaki sposób go dostosowywali. Niezwykła i niezwykle ciekawa i dobrze czytająca się książka, bardzo to polecam. Pamiętajmy też, że Niemcy jako pierwsi użyli słowa, które my kojarzymy z czymś negatywnym, czyli właśnie propaganda, użyli oficjalnie jako coś dobrego, nazywając w ten sposób ministerstwo. Po prostu, prawda? Na czele którego stał Józef Goebbels. To było ministerstwo propagandy, po prostu. I to jest też właśnie ciekawy moment. I Goebbels, Hitler zresztą też, Goebbels był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, naprawdę o szerokich horyzontach. I bardzo szybko docenił nowe technologie, jeśli chodzi o propagandę. Mamy przecież radio, które naziści bardzo szybko przejmują, tworzą nowe stacje, wiedzą, że to dociera do domów, ale też już pojawiają się oczywiście filmy propagandowe, jedne z najsłynniejszych filmów propagandowych. I tu akurat muszę powiedzieć, nie są one nachalne, one są bardzo dobrze nakręcone, bardzo technicznie, ale i bardzo dobre scenariusze są, to między innymi, które kręciła słynna reżyserka Leni Riefenstahl, przede wszystkim czy Olimpia, czy Triumf Woli.
Wspomniałam już o edukacji, oczywiście jej też nie odpuszczono, to jest wszędzie w systemach totalitarnych. Przejęcie edukacji i młodych ludzi jest tutaj najważniejsze. To, co jednak łączyło III Rzeszę i komunizm, i co jest niezwykle charakterystyczne, to jest wrogość do wszelkiego rodzaju awangardy. Ona inaczej się kształtowała, dlatego również, że w innym momencie bolszewicy przejęli władzę w Rosji, w innym momencie Niemcy w Niemczech. Natomiast to, co je łączy, to jest w dużej mierze, jakby już w przypadku Rosji Sowieckiej to mówimy jakby o stalinizmie. To jest jakby niechęć do awangardy i wykształcenie się tego nowego języka przekazu. W przypadku sowieckim to trochę inaczej wyglądało, dlatego że lata 20., jeśli chodzi o sztuki plastyczne, jeśli chodzi o literaturę, Majakowski na przykład, to jest pewien paradoksalnie wystrzał, rozkwit awangardy. Czasami, i to niezwykle jakby również imponowało elitom intelektualnym Zachodu, awangarda, która jest bardzo często sztuką albo posługującą się instrumentami jednak trudno czytelnymi dla przeciętnego człowieka. Jednak wraz z umocnieniem się stalinizmu nadchodzi odejście od tolerancji dla eksperymentów w sztuce. Dlaczego? Ano dlatego, że pojawia się pojęcie socrealizmu. Socrealizm, który ma operować, ma być głównym, jedynym i najważniejszym instrumentem sztuki, ma oddziaływać bezpośrednio na masy, ma być instrumentem propagandy i widzimy tu tą skłonność, że nie ma żadnego obszaru, który by tolerowała władza, który nie służy jej celom. Nie ma miejsca dla autonomii artysty. Artysta może tylko i wyłącznie służyć oficjalnej propagandzie, albo może go nie być. Tutaj zachęcam do niezwykle dobrze pokazującego ten problem filmu Powidoki Andrzeja Wajdy, gdzie jest pokazana historia właśnie Strzemińskiego, człowieka, artysty awangardowego, który próbuje jakby nie tyle funkcjonować w mainstreamie, on po prostu próbuje istnieć, będąc wciąż artystą, realizując siebie jakby w systemie, który absolutnie wyklucza tego typu postawy, nawet na gruncie prywatnym. Więc to jest taki element, że sztuka, przekaz musi być dostosowany do mas. I tak samo mieliśmy w III Rzeszy, kiedy dochodzi do brutalnego ataku na sztukę zdegenerowaną. Sztuka ma być dla ludu. Sztuka nie jest artystą. Państwa nie stać na utrzymywanie ekstrawagancji artystycznej. Ona tylko i wyłącznie ma być, służyć celom społecznym. W związku z tym ma być prosta, czytelna i tyle. W formie, jak i w przekazie. Eksperymenty z formą oczywiście były czymś absolutnie niedopuszczalnym. Więc i to mamy pewien element, który nas łączy tutaj z ostatnim elementem, to znaczy religia polityczna. To, co jest charakterystyczne dla obu systemów, to jest bardzo szybkie przechodzenie z pewnych takich, mimo bardzo naukowych uzasadnień, albo quasi naukowych uzasadnień, to jest właśnie przechodzenie i przyjmowanie form kultu religijnego. To najbardziej jest tym charakterystycznym, to jest oczywiście kult jednostki. Jednostka, która jakby wyrasta ponad człowieka, tak Adolf Hitler bądź też Józef Stalin, który operuje wszystkimi przymiotami idealnymi, który jest ojcem i który de facto jest postawiony w miejsce Boga. Czuwa nad każdą jednostką za pomocą instrumentu terroru, za pomocą instrumentów kontroli, czuwa nad każdą jednostką taką, jak czuwa opatrzność Pana Boga. I dlatego absolutnie, co było dostrzegalne już w dwudziestoleciu międzywojennym, w momencie, kiedy ten system się rodził, nabierał rozpędu, jakby dostrzegano, że te elementy kultu religijnego, form religijnych są obecne. Nie? Mauzoleum Lenina, oddawanie czci właśnie człowiekowi zwłokom, niejako relikwią. Wszystkie święta, które w pewien sposób nawiązywały, albo można powiedzieć miały zastąpić oficjalne święta religijne. Cały ten rytuał związany z
z oddawaniem czci takiej bezmyślnej i naprawdę hołdowniczej najwyższym przywódcom i również istnienie tych świętych ksiąg. Nie? W przypadku narodowego socjalizmu był to Mein Kampf, natomiast w przypadku stalinizmu był to krótki kurs historii WKPB. Co ciekawe, krótki kurs historii WKPB zmieniał się, był przeredagowywany w zależności od okoliczności politycznych, czasu, od tego, kto się stawał sojusznikiem, a tego, kto się stawał przeciwnikiem, co również jakby dotyka pewnego właśnie takiego momentu, w cudzysłowie to powiemy, sakralnego albo można powiedzieć religijnego ustroju totalitarnego, dlatego że ta prawda była płynna. Ten dogmat nigdy nie był stały. Ten dogmat zawsze był związany z aktualnym orzeczeniem tego głównego, można powiedzieć, twórcy, zwierzchnika określonego kościoła, który nie był wiązany, tak jak najwyższy stwórca, nie był wiązany swoimi jakby uprzednimi decyzjami. Był absolutnie w ten sposób jakby wolny i wszechmocny. Nie? Mógł tworzyć każdy fakt od nowa, nie wiążąc go z faktami poprzednimi. Mógł w jednym momencie zawrzeć sojusz z Hitlerem, potem go zerwać, później zawiązać sojusz z demokracjami zachodnimi. To zawsze miało ten wymiar absolutnie wolontarny, co było w dużej mierze właśnie podszyte tym, albo przede wszystkim było podszyte tym religijnym aspektem wypracowanym na gruncie mechanizmów propagandy i terroru. Tak, i już na koniec jeszcze powiem Państwu o tej religii politycznej, właśnie w jaki sposób, jak ona wyglądała w Rzeszy Niemieckiej. Dlatego, że wydaje mi się to też pewnym fenomenem. Hitler tu bardzo sprytnie rozgrywał problem religii. To, co już wcześniej zostało powiedziane, że mamy te elementy w polityce państwa wobec społeczeństwa, elementy takie transcendentne, mistyczne czasem, to w III Rzeszy bardzo to widać. Hitler postanowił zniszczyć kościół instytucjonalny, zwłaszcza katolicki. Katolicki był bardziej niebezpieczny, bo bardziej scalony i jeszcze podległy Watykanowi, prawda? Czyli jakiemuś innemu podmiotowi prawa międzynarodowego. No to był problem oczywiście. I dodajmy tu jeszcze, że ponad 95% Niemców według spisów sprzed wojny należało do kościoła jednego bądź drugiego, katolickiego bądź ewangelickiego. I co chciał zrobić Hitler? Hitler doceniał rolę kościołów jako właśnie elementu scalającego, wspólnotowego, w związku z czym zaczął walkę z kościołem o ten rząd dusz. Więc chodziło o to, żeby tych ludzi przejąć, ale wiedział, że tego się nie da zrobić w jednym momencie, bo to zburzy wierzących. Próbował właśnie to robić, niszcząc kościół instytucjonalny, a równocześnie uwodząc ludzi tym mistycyzmem, jakąś transcendencją, czy wprost rytuałem tylko. Kościół był niszczony na wiele sposobów, ale przede wszystkim, myślę, że to jest też element wspólny w komunizmie i w nazizmie, był niszczony przede wszystkim nie jako kościół. Duchowni byli niszczeni nie jako księża, jako duchowni, a jako przestępcy, kryminaliści, ludzie korzystający z usług prostytutek, ludzie piorący brudne pieniądze itd., itd. Czyli o zwykłe takie przestępstwa kryminalne, drobne, większe, o to byli sądzeni, o to byli, za to byli wysyłani do więzień i do obozów. Czyli chodziło o to, żeby odebrać im autorytet. Czyli to było naprawdę sprytne działanie. Natomiast z drugiej strony to, co powiedziałam, mamy rytuał. Proszę sobie zobaczyć, czy chociażby na film Leni Riefenstahl, ale na każde zdjęcie, które pokazuje przemówienie na przykład Hitlera, proszę zobaczyć, jakie jest tło tego zdjęcia. To jest tak, jakbyśmy mieli dużą uroczystość kościelną. Prawda? Jest jakieś tło, jakiś ołtarz w cudzysłowie, jest Hitler, który stoi gdzieś centralnie, są flagi, pochodnie, prawda? Mamy właśnie takie elementy bardzo, powiedziałabym, nastrojowe, prawda? No i z drugiej strony to ten uniesiony głos, prawda? To taki bardzo element pociągający ludzi, prawda? Tworzący wspólnotę. Ale też, proszę Państwa, co jest, wydaje mi się, ważne, że Hitler od początku tępił chrześcijaństwo, to wiemy w sensie takim, mimo że udawał bardzo długo
chodził do kościoła, fotografował się z duchownymi, jednak z jego rozmów wiemy, że z zapisów z tych rozmów wiemy, że bardzo negatywnie i bardzo tak nawet, jak jego sekretarka mówi, wulgarnie wypowiadał się o chrześcijaństwie. Ja Państwu tylko taki jeden fragment przeczytam. Chrześcijaństwo to jest najgłupsza rzecz, jaka się zalęgła w chorym ludzkim mózgu. Drwina ze wszystkiego, co boskie. Murzyn ze swoim fetyszem o niebo przerasta kogoś, kto poważnie wierzy w cud przeistoczenia. Najcięższym ciosem, jakie doznała ludzkość, było powstanie chrześcijaństwa. Bolszewizm jest nieślubnym synem chrześcijaństwa, a oboje są wytworem Żydów. Chrześcijaństwo to największy nawrót ciemnoty, jaki kiedykolwiek ludzkość przeżyła. To, proszę Państwa, tutaj już nie będę tego cytować, ale w materiałach tych, które przygotowywaliśmy, zamieściłam takie, w cudzysłowie, modlitwy, które dzieci, od dzieci w przedszkolu, bo znalazłam również taką przedszkolną, aż po właśnie Hitlerjugend czy Bund Deutscher Mädel, gdzie recytowano codziennie przy okazjach różnych, które absolutnie są w zasadzie, przypominają modlitwy. Na przykład w Bund Deutscher Mädel była taka, znowu w cudzysłowie, modlitwa, która przypomina absolutnie Ojcze Nasz, ona się zaczynała od słów Adolfie Hitler, że Ty jesteś naszym wodzem, niech będzie wola Twoja, Twoich słów daj nam słuchać codziennie i tak dalej, na wzór właśnie Ojcze Nasz. No, Biblią było Mein Kampf, prawda, więc to było ważne. Dodam jeszcze, że ta akcja zniszczeniem kościoła nie do końca Hitlerowi się udała, dlatego że właśnie kościoły i katolicki, i kościół ewangelicki jednak protestowały szczególnie przeciwko eutanazji. Bardzo ostro, no, tych najważniejszych duchownych oczywiście nie dało się aresztować, bo to byli często biskupi, ludzie bardzo poważani w Niemczech, mimo wszystko, w związku z czym udało im się przetrwać. To jest, proszę Państwa, wszystko. W półtorej godziny oczywiście nie jesteśmy w stanie Państwu pokazać, ale chcieliśmy troszkę od innej strony to pokazać. Dziękujemy Państwu za uwagę i jeżeli ktoś z Państwa będzie chętny, to myślę, że będzie można napisać do pana Dariusza Gorejczyka i wtedy ewentualnie przyślemy teksty, które Państwo możecie dla siebie wykorzystać, ale również dla uczniów. Dziękuję bardzo.